Cześć, witam wszystkich. Nowy sezon 2023. Jak widzicie, za moimi plecami sporo śniegu. Jest luty. Zima się przyda, fajnie, troszeczkę może poziom wody się podniesie. Co ja dzisiaj chciałem Wam pokazać, opowiedzieć? Tak myślę, że przedstawiłbym w skrócie mój sezon 2022. Kilka tych ryb, które już pewnie widzieliście. Uważam, że to będzie w miarę fajny materiał. Jeżeli chodzi o tą pogodę, teraz ta depresja nasza, przynajmniej moja karpiowa, jest straszna, już nie mogę doczekać wiosny. Podejrzewam jak wszyscy. Także możemy popatrzeć chwilę, rozkminić jak było, co było dobrze, co było źle. Co bym chciał zmienić w tym sezonie 2023. Więc tak, ja łowię głównie w 98% na wodzie PZW. Jest to zbiornik 44 hektary. Jeżeli chodzi o głębokość, to maksymalna tutaj 7 metrów. Jeżeli chodzi o styl łapania tutaj, o rodzaj łapania, to jest bardzo zależne od stanu wody. Bo są lata, gdy poziom jeziora spada dramatycznie, można wejść sobie na wyspę na piechotę, a jest taka pora roku, w którym poziom jest taki, że woda wychodzi aż ponad bandy. Więc rok 2022 to był takim rokiem pośrednim. Tak jak widzieliśmy, te ryby moje nie były duże, ale było ich sporo, bo na około plus minus 40 nocy miałem 15 ryb. Także uważam, że jak na PZW to rezultat jest dobry, ale no nie udało mi się przebić przez tego karpia 16 kg, bo 15 tam chyba 800 miałem największego. Znowu 2 lata temu, gdy poziom wody był dużo niższy, no udało mi się złapać drugi raz tą samą rybę. Jest to jedna z większych ryb w tym zbiorniku. No zobaczymy w tym roku. Będę na nią polował, jeżeli jeszcze pływa. Bo to jest PZW, tu nigdy nic nie wiadomo, co się stanie. Zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego materiału z zeszłego roku. I co ja sobie mogę życzyć? Czasu i ryb. Trzymajcie się.
szybkim skrócie przedstawiłem Wam mój sezon 2022. Jeżeli chodzi o sezon 2023, jakieś tam postanowienia moje, tak? No wiadomo, każdy je ma na nowy rok. Na pewno pierwsza rzecz to chciałbym spędzać więcej czasu nad wodą. Jeżeli oczywiście pozwoli mi na to życie prywatne, no i obowiązki, tak? Bo to wiadomo, każdy ma wszystkiego tyle na głowie. Ale no miejmy nadzieję, że tego czasu znajdziemy troszeczkę więcej. Co chciałem wprowadzić? No na pewno lepszą jakość nagrań. Tutaj będę szedł w 4K. Chcę też dodać do nagrań, może mi się uda w tym roku, zobaczymy jaka będzie przejrzystość wody, nagrania podwodne. Mam taką kamerę Wolfa, no, którą w tym roku będę chciał na pewno wykorzystać. Co jeszcze? No w tym roku też chciałbym spróbować łapać wreszcie na Zigriga. Zobaczymy, czy na tej wodzie ta metoda się sprawdzi. Jestem tego ciekaw. Odnośnie filmów, na pewno wprowadzę więcej elementów bushcraftu. Spodobało mi się to w tym roku. Tak jak tutaj widać na przewidzce. Każdy jest małym chłopcem i każdy lubi się bawić w harcerza. Tego będzie w tym roku więcej. To obiecuję. Kolejnym tematem na ten rok to jest nie tylko woda PZW, ale również woda tutaj pobliska. Jest to woda nadleśnictwa. Akwen około 60 hektarów. Może troszeczkę nad i ponad. Nie wiem dokładnie ile to jest. Ale to jest takie polskie, jakie to mówię, bled. Ponieważ tam jest tyle zakazów. Więcej zakazów niż nakazów. O. Między innymi tak. Zakaz jest łapania w nocy. Możemy łapać tylko godzinę przed świtem i godzinę po zmroku. Niby nie można nocować. Zakaz jest wywózki, zakaz jest sprzętu pływającego, tylko łódka zdalnie sterowana. No jest tam ryba. Chciałbym tam poświęcić troszeczkę czasu. Jest tam bardzo ładnie. Rezerwat przyrody. Piękna zwierzyna, piękny las, piękna okolica. No i mam w sumie niedaleko. Także będziemy próbować swoich sił też trochę na innej wodzie. Co do wyjazdów, to w planie mam jakieś tam dwa małe, ale to takie krótkie, bardziej rekreacyjne, jeżeli chodzi o połowy. Słuchajcie, jeszcze jedna prośba o łapkę w górę. Patrzę na statystyki na YouTubie. Filmy mają oglądalności 2000, 3000, 4000, a ja mam tylko 250 subów. Także proszę, łapkę w górę, to naprawdę nic nie kosztuje, a ja obiecuję, że materiałów w roku 2023 będzie więcej. Więcej będę mówił, więcej Wam pokażę w lepszej jakości. Dziękuję serdecznie. Piona do pierwszego karpia. Pozdrawiam.